Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku programu Szkoła Plus Ekstra. Dniach od 22 do 29 maja 2024 roku 18 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Skawinie oraz ze Szkoły Podstawowej nr 133 w Krakowie oraz 3 nauczycieli w ramach rewizyty wyjechali do Hirt w Niemczech, partnerskiego miasta Skawiny. Koordynatorkami tego przedsięwzięcia były pani Kinga Kowalska ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Skawinie, pani Barbara Raputa ze Szkoły Podstawowej nr 133 w Krakowie oraz pani Katarzyna Dyrta ze Szkoły Podstawowej nr 133 w Krakowie, pani Monika Rocha ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Skawinie. Uczniowie z Polski przez tydzień mieszkali u swoich niemieckich kolegów i koleżanek, których we wrześniu 2023 roku gościli w swoich domach. Poznawali szkołę, uczestniczyli w lekcjach, warsztatach oraz integracyjnych wycieczkach. Tegorocznej wymianie towarzyszyło hasło Zmiana. W ramach tego przedsięwzięcia młodzież miała możliwość zwiedzania m.in. Zamku Augustusburg w Brill i Muzeum Max Ernst. Na liście atrakcji tegorocznej wymiany nie mogło zabraknąć także zwiedzania Kolonii oraz Katedry Kolońskiej wraz z wyjściem na wieżę. Uczniowie uczestniczyli w spotkaniu z burmistrzem Hirt, podczas którego pan burmistrz przedstawił w krótkim wykładzie zmiany, które zaszły w Hirt na przestrzeni lat. Kolejną atrakcją wymiany międzynarodowej był całodniowy wyjazd do parku rozrywki Fantasialand, gdzie uczniowie wspaniale spędzili czas. Tydzień wizyty w Niemczech zakończył się wieczornym spotkaniem w szkole z rodzicami, podczas którego zostały zaprezentowane przez uczniów krótkie filmiki z całego tygodnia oraz wspólnym grillowaniem i dyskoteką. Uczniowie sami przygotowali poczęstunek. W ostatnim dniu także uczniowie zasadzili drzewo przyjaźni. To był naprawdę wyjątkowy i niezapomniany tydzień. Dla młodzieży polskiej pobyt w Niemczech to znakomita okazja do poznania zwyczajów, zabytków i historii Niemiec. A dla obu grup wymiana uczniowska to szansa na nawiązanie przyjaźni z rówieśnikami z kraju sąsiedniego, przełamanie stereotypów i barier oraz szlifowania znajomości języków obcych. Dziękujemy osobom i instytucjom, dzięki którym mogliśmy uczestniczyć w wymianie. Rodzicom, Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, panu Łukaszowi Smułce, wicemarszałkowi województwa małopolskiego, władzom miasta i gminy Skawiny, panu Tomaszowi Papież, UKS Jedynka, Arkadiuszowi Wrzeszczykowi, radnemu powiatu krakowskiego. Polsko-niemiecka wymiana jest dofinansowana ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.